I właściwie to była ostatnia płyta jazzowa, jeśli się nie mylę, którą Komeda nagrał w Polsce. Chyba tak. Bo... A w ogóle jedyna pełna płyta jazzowa, jaką nagrał w Polsce. Poza tym były te malutkie takie czterdziestki, piątki, gdzie on w trio coś tam nagrywał, ale co? I bo jeszcze miał tylko jedną płytę. A to Pronit wydawał chyba, no w wodzie, no, tylko filmu. Pronit wydawał te małe. No tak, ale to była malutka. Ale te malutkie takie... Czy jest jakaś tajemnica w muzyce Komedy, którą panowie muzycy i pani Urszula, która tutaj z nami jest, czy jest coś takiego w muzyce Komedy, co jest intrygujące do dzisiaj? To muzycy. No. O Boże, wydaje mi się, że jest tego mnóstwo, tylko dla każdego jest to inspirujące w różny sposób. Przypuszczam, czego chociażby przykładzik mieliśmy przed chwilą w tym recitalu. To było robione nieomal ad hoc, jak mi Włodek powiedział, bez specjalnych przygotowań. No, jakaś skończona forma czy koncepcja. Dla mnie na przykład w muzyce Komedy piekielnie intrygujące było to, że jego motywy, wszystkie te najważniejsze motywy, standardyka, stygmatyka i dalej, są bajecznie proste. Bajecznie proste, tylko tego się nie da zagrać na zasadzie, że sam tylko temacik i nic więcej. Tam były jeszcze jakieś kontrmelodie, jakieś konkretne wstępy, jakieś przerywniki, które robiły z tego dopiero całą piekielną, skomplikowaną formę. I nie można tego pominąć, jeśli chce się coś takiego odtworzyć. Natomiast jest faktem, że ta forma daje się lepić w bardzo różne sposoby. I można ją bardzo przeplatać między sobą. Nie tak, jak to robił Komeda, gdzie powiedzmy została nam w pamięci jakaś kolejność, bo tak akurat zostało to nagrane. Ale to można w bardzo różny sposób konstruować. Nawet dodawać tam pewne rzeczy, inne pomijać. To ogromne możliwości. Właściwie ten astigmatik składa się chyba z jakichś trzech czy nawet czterech motywów, prawdą a Bogiem, z których wydaje się, że niektóre są tylko jakimś wstępem nieważnym, czymś takim, ale to jest piekielnie istotne. Astigmatik nie istnieje, jeśli nie zrobimy tej chromatyki fortepianowej, która przechodzi z jakiegoś piekielnego pogłosu w takie nagłe staccato. To są chyba te najważniejsze rzeczy, ale kto, co sobie z tego wyłowi jako najważniejsze i żyje tego albo nie, to jest wielka dowolność, także no, ogromne możliwości i wydaje mi się, to jest największa zaleta, że można Komedę zagrać po swojemu, nie tracąc niczego z Komedy. No tak, no bo to jest... A równocześnie jest to tak sugestywne, że właśnie no to, co mówiłeś w tych solówkach, gdzie Krzysztof nigdy nikomu nie mówił, w jaki sposób ma grać solo, ale wszyscy grali tak akurat, jak to pasowało pod tą melodię. No bo ta melodia już ciągnęła za sobą cały dalszy ciąg.